O ile Trefl Sopot na przestrzeni trwającego sezonu notował spektakularne wzloty i nieoczekiwane upadki, o tyle PGE Turów Zgorzelec niemal przez cały czas trwania obecnych rozgrywek prezentuje wysoką, stabilną formę. To głównie dzięki tej powtarzalności oraz szerokiej, świetnie uzupełniającej się kadrze zawodników, drużyna spod zachodniej granicy Polski otwiera tabelę Tauron Basket Ligi. Kibice gospodarzy liczyli, że ich ulubieńcy powtórzą wynik z pierwszego spotkania drugiej fazy sezonu, kiedy ograli tą drużynę na wyjeździe 86-81 i tym samym przerwą pasę dwóch porażek na własnym parkiecie. Żółto-czarni rozpoczęli świetnie, a po niespełna dwóch minutach przy stanie 9-0 o czas poprosił szkoleniowiec gości. Ci dopiero przy wyniku 15-0 zdobyli pierwsze oczko w tym meczu. Od tego momentu jednak zaczęli grać znacznie lepiej i zdołali częściowo zniwelować stratę. Pierwszą kwartę wygrali jednak Sopocianie 25-17. Po niecałych 6 minutach drugiej części gry Zgorzelczanie po raz pierwszy w tym meczu wyszli na prowadzenie 33-32. Od tego momentu do końca pierwszej połowy spotkania gracze Trefla zdobyli zaledwie 7 punktów i przegrali ją 39-42. Przez ponad 3 minuty po przerwie żadna z ekip nie potrafiła trafić do kosza. Strzelecką niemoc pierwsi przerwali Sopocianie, a następnie wynik przez długi czas kręcił się wokół remisu. Ale dzięki lepszej końcówce to goście prowadzili po trzech odsłonach 53-50. Na początku czwartej kwarty szybko przewaga gości wzrosła do 9 oczek. Na 3 minuty przed końcem wynosiła 7, a na 60 sekund przed ostatnią syreną 10 punktów. Turów Zgorzelec pomimo fatalnego początku spotkania pokonał Trefla Sopot 82-74. Bardzo źle zaczęliśmy, moim zdaniem takie małe błędy, które zrobiły to, że nasza koncentracja opadła od samego początku. Na szczęście znamy ten sport, gramy już od wielu lat, więc wiadomo, że mecz nigdy nie jest skończony do ostatniej sekundy i wiedzieliśmy, że jeszcze mamy dużo czasu, żeby się odrobić. Odrobiliśmy się dosyć szybko, więc to nam pomogło, żeby móc się skoncentrować na trzecią kwartę i drugą połowę całą. Jak widać, mamy wielu graczy powyżej 10 punktów, więc myślę, że dobre zwycięstwo dla nas wszystkich, drużynowe zwycięstwo. Dla Trefla była to już trzecia porażka z rzędu. W dodatku kolejna odniesiona przed własną publicznością. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy ten mecz z wielkim animuszem, bardzo dobrą defensywą. Niestety graliśmy słabo funkcjonowaliśmy w ataku. Kolejny mecz, w związku z czym kolejna porażka, krótko. Musimy stanąć na nogi już w najbliższym meczu ze Stelmetem, bo zdaję sobie sprawę, że to dobrze nie wygląda na parkiecie. I trzeba to zrobić jak najszybciej w najbliższym meczu. Tylko tyle. Gratuluję drużynie Turowa wygranej. Tym razem żółto-czarni będą mieli nieco więcej czasu na spokojny trening i wyciągnięcie wniosków. Serię trzech porażek z rzędu, poniesionych przed własną publicznością, koszykarze Trefla postarają się przerwać w przyszłą środę, 10 kwietnia, kiedy to w Ergo Arenie podejmą Stelmet Zielona Góra.